Vivi Malbork znajduje się w Brukseli przed Europarlamentem. Za chwileczkę porozmawiamy z panem Tadeuszem Cymańskim o jego pracy, o jego rozstaniu z poprzednią partią, o nowej partii, ale przede wszystkim o tym, co się tutaj robi w Europarlamencie, o czym się dyskutuje, jakie decyzje się podejmuje. Panie pośle, znaleźliśmy pana w Brukseli, czy w miejscu, gdzie pan w tej chwili rezyduje, ale pytania mam jeszcze odnośnie polityki w Polsce. Tak. Na pewno się pan domyśla. No, będę pytała historię pana odejścia w zasadzie, nazwijmy rzecz po imieniu, wyrzucenia z PiSu. Czy bardzo pan przeżył, prawda, to, bo mówił pan o tym oficjalnie, że poczuł się pan skrzywdzony. Czy już zdołał pan wybaczyć panu Jarosławowi Kaczyńskiemu? To nie jest kwestia wybaczenia, to jest kwestia okoliczności i ja mogę powiedzieć tak, co było paradoksem w tej sytuacji trudnej, dlatego że to, że różnice pewne w ocenie również historii i wniosków z tego wynikających były duże i najbardziej dziwi mnie, że one pozostają. Co mianowicie tutaj mam na myśli? Również okres dwuletni naszych rządów. Wiele rzeczy zrobiono bardzo dobrych i trzeba to oddać. Natomiast nigdy się nie pogodziłem i miałem zawsze inne zdanie na temat niektórych decyzji finansowych. Myślę tu o obniżeniu podatku dla najbogatszych, najwięcej zarabiających, mówiąc precyzyjnie. O bardzo głębokiej zmianie stawki rentowej, która była bardzo ryzykowna i dzisiaj to widać z całą mocą. I niedotknięcia i nieskierowania tych środków, które były wtedy właśnie w obszar prorodzinny. Owszem, zrobiliśmy składkę, ulgę rodzinną, ale nie ruszyliśmy podstawowego instrumentu. Tym instrumentem jest właśnie zasiłek rodzinny. I zostawiono samorząd sam na sam z przedszkolami, dramat z przedszkolami. To też są te elementy. No ale była szefem resortu finansów pani Zdagilowska, osoba wspaniała, miła, ale bardzo liberalna. I myślę, że to było to, co nas bardzo dzieliło i w takim momencie, kiedy chcieliśmy pewnych refleksji, pewnych zmian i wniosków, również w tym obszarze, napotkaliśmy na mur, na niechęć, a w konsekwencji na wyrzucenie. Ale nie chcę mówić i się wypowiadać negatywnie o byłej partii. Mam tam wielu kolegów, przyjaciół i program pozostaje nie najgorszy, wręcz przeciwnie. Solidarna Polska, nasza nazwa się nawet tak nazywa. To był program zwycięski w wyborach 2005. Prezydent Kaczyński świętej pamięci go wygrał. A Polska jest krajem tak wielkich kontrastów, że polityka prospołeczna wręcz się narzuca. Jeżeli PiS zmieni kurs i postawi bardziej na źródła, na korzenie swojej partii, no to wtedy będziemy mieli większe szanse w przyszłości. To nie jest problem ambicji, no ale tak się stało. A demokracja to jest drugi temat, bo mówię o tym, że silne przywództwo, bardzo silne, osoby charyzmatycznej nie przekreśla demokracji, że jednak członek partii powinien coś znaczyć. Wydaje mi się, że w PiSie z tym był problem i jest problem. Ostatnie wybory w Kieleckim, no w Lubuskim i w innych regionach to pokazuje, że się nie wybiera liderów okręgów, tylko się ich namaszcza. Rozumiem to na początku działalności partii, jak my na przykład mamy pełnomocników, ale po już dwóch, trzech kadencjach, no demokratyzacja polskich partii to siła, a nie słabość. Tyle. Nie chciałbym mówić więcej. Idziemy do przodu, mamy swój program i dobry odbiór w terenie. Pracujemy, zobaczymy. Osąd tego, o czym mówię ja i okoliczności. A ran nie warto rozdrapywać, zwłaszcza kiedy przestają krwawić, trzeba im pozwolić, żeby się zabliźniły. Myślę, że konkurencja nie tylko w handlu, w gospodarce, ale i w polityce dobrze zrobi prawicy. Nie jesteśmy przeciwko PiS-owi, tylko konkurujemy, a nie walczymy ze sobą. Podobne korzenie, podobne wartości, a elektorat ma szersze spektrum. Są osoby, którym się może nie podobać ten lider albo ten. To zawsze jest jednak wybór. Monopol niestety nie jest dobrym rozwiązaniem, a sukces jedyny, kiedy wygraliśmy, to były czasy, kiedy był LPR, przypomnę, i był PiS. Były dwie partie i zrobiły wynik dużo lepszy niż PiS, będąc jedną partią. No, odpowiedział mi pan na dużo moich pytań, które chciałam panu zadać, także tutaj nam czasu troszkę to mniej zajmie, ale niech pan powie, czy miał pan nadzieję jednak mimo wszystko, że decyzja pana Jarosława zostanie jakby cofnięta? Ja bardziej miałem nadzieję, że do niej nie dojdzie, że Jarosław Kaczyński no musiałby chyba zwyciężyć trochę siebie i jednak po namyśle tak łatwo się nie rozstanie, bo tu chodziło tam może nie tyle o moją osobę, ale symboliczna była osoba Zbyszka Ziobry, Kurski. Proszę pamiętać, że pani Beata Kempa, Andrzej Deraj, to jednak osoby, które miały dorobek i nikt chyba przytomny nie powie, że się kierowały w tym momencie li tylko albo przede wszystkim ambicją.
z tego punktu, ale PiS łatwość rozstawania się z ludźmi ma już opanowaną dobrze. No a to wszystko jest w rękach, było i jest i pozostaje w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Szkoda, on widocznie uważa, że jest wszystko okej, że to jest kurs na zwycięstwo. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, to nawet nie jest ważne, czy wygra prawica, czy nie, ale najważniejsze jest co innego, najważniejsze jest, co z tym zwycięstwem zrobi, bo my też mieliśmy kiedyś władzę. Wydaje mi się, że wielu szans żeśmy nie wykorzystali, a taka cecha jak brak refleksji krytycznej, brak skłonności i umiejętności do krytycznej oceny własnych dokonań w naszym prywatnym życiu, w sporcie, w biznesie i w polityce, no jest niezwykle ważne. A wie pani, a krytyka jest niezwykle źle widziana w PiS-ie. I tu nie chodzi o krytykę na pokaz, żeby własną partię, o wewnętrzne działania, na ile my żeśmy pomogli przeciwnikom, co mogliśmy zrobić lepiej. I tu się też kłania program społeczny, bo ja uważam, że gdybyśmy większe wsparcie skierowali na rodzinę na przykład, na zasiłki rodzinne, a mniej na składkę rentową, której nikt nie zauważył. Myślę, że po pierwsze moglibyśmy mieć trochę inną sytuację w sprawach demografii, ale my mielibyśmy inne argumenty w rozmowach i na spotkaniach z ludźmi. I myślę, wydaje, że to jest problem, bo cała polska scena jest polityczna niestety zainfekowana tą liberalną, w sprawach społecznych podkreślam, taką doktryną. Masz dzieci, to sobie je. Rodzina jest pozostawiona sama w sobie, a wsparcie dla dzieci, dla rodzin jest jedno z najniższych w Europie. To jest wstyd i trzeba mieć odwagę powiedzieć, że to jest wspólny dorobek wielu ekip. Platforma jest liberalna z natury, bo to jest partia, która wyrasta z KLD, ale my, czy tak zwana lewica, która w ogóle bardzo się zajęła kościołem, gejami, in vitro, różnymi ważnymi dla nich sprawami, ale proszę pamiętać, że życie jest prozaiczne. Życie polega na tym, że trzeba dzieci wykarmić, ubrać, wykształcić, a jak zachorują, trzeba wyleczyć. A więc doceniamy sprawy wartości, idei, ale nie wolno absolutnie lekceważyć zwykłych, codziennych trosk dnia codziennego. To zaniedbanie jest widoczne i Polska jest krajem ogromnych kontrastów. Przykładów jest wiele, nie będę ich wymieniał. Emeryci, no mamy, średnia jest 50% średniej krajowej pensji, 1700, ale jednocześnie 400 ponad tysięcy starszych Polaków i Polek miesięcznie bierze do ręki 600 zł ponad. Kto jest za to odpowiedzialny? No, próby ratowania takiego okazjonalnego waloryzacją kwotową nie załatwiają tematu. Mamy co mamy, natomiast droga do przyszłości polega przez analizę przeszłości. Solidarna Polska to piękna nazwa. Wiadomo, że Polska w tej chwili się podzieliła, bo są mniejsze partyjki, ale głównie partie takie rządzące to jest PO i PiS. Proszę powiedzieć, czy ta nazwa jest, miała wpływ na to, żeby jakoś rzeczywiście Polaków połączyć, żeby ta Polska była solidarna, stała się po prostu Polską, a nie Polską PO bądź Polską PiSu? To chyba za daleko wybiegające wnioski. Tutaj my nie chcemy przeceniać znaczenia tej nazwy, ale ona oddaje, myślę, dominujący w tej partii sposób myślenia. Cieszę się bardzo i nie marzyłem o tym może aż, że tak będzie i nie przeceniam, podkreślam to, ale cieszę się bardzo, że jest to partia i mam nadzieję, że będzie konsekwentna, że będzie wierna temu przesłaniu solidaryzmu społecznego. Ale my nie mamy monopolu też, ani na prawdę, ani na sposoby, na metody, ale chcemy swoją obecność wykorzystać właśnie do uświadamiania i do takich zmian, które by życie czyniły bardziej solidarnym. Oczywiście zabiegamy o zrozumienie i poparcie społeczne, ale ocena tego będzie należała do Polaków. Nikt nikomu nie gwarantuje sukcesów, ale też nikt nie przesądza porażki. I to przykre, że niektórzy nas przekreślają na starcie, a myśmy tak naprawdę dopiero rozpoczęli swoje dorosłe życie polityczne, bo mieliśmy kongres i dopiero w tej chwili jeszcze sąd nie zarejestrował, a rejestruje nam partię. Ale mamy duży odbiór i zainteresowanie, również u bardzo młodych Polaków. Jestem takim wyważonym, ale wyraźnym optymistą. I myślę, że Solidarna Polska będzie partią, mam nadzieję, która odegra poważną rolę w polskim życiu politycznym, bo taka jest potrzeba. Myślę, że to jest problem również wiarygodności, bo ludzie mają dylemat, wyborcy mają dylemat
bo wszyscy mówią czasami podobnie, ładnie, wszyscy mówią o tej sprawiedliwości, ale egzamin się zdaje wtedy, kiedy się ma władzę, a wtedy przychodzą rozczarowania. I wielu ludzi już mówi tak, ja nikomu nie wierzę, bo tak naprawdę jesteście po jednych pieniądzach. Coś w tym jest, wie pani. Także myślę, że tutaj jest chyba spór między... Ja uważam, że w Polsce jest klęska myśli społecznej, w życiu społecznym, a jest dyktat, ja to bardzo ostro nazywam, że to jest taka, jakby można powiedzieć, toksyna, to jest taka cykuta, taka sepsa, taki nowotwór liberalny. Myślenie w takich kategoriach antyspołecznych i niezrozumienie problemów rodzin i dzieci jest dość powszechne. Niestety myślenie to można spotkać nie tylko w Platformie u liberałów, ale również w innych miejscach. I to jest przykre i dlatego trzeba tu podejmować ten wysiłek, a nabiera też znaczenia pewien spór, sprzeciw społeczny. Rozmawiam z młodymi ludźmi, są wściekli, oni myślą, oni jeżdżą za granicę, porównują, patrzą. Mamy do czynienia z dużym wyzyskiem na rynku pracy też. To nie jest problem tylko konkurencji. Są firmy, które nie wyrabiają i są zmuszone mało płacić, ale są firmy, których stać na dobre płace, a jednak nie robią tego, bo wolą jeszcze więcej wyciągnąć z tych ludzi. No, kilka poważnych na przykład stacji na przykład telewizyjnych też na umowy śmieciowe takich kamerzystów zatrudnia i innych. Mogłoby im dać pracę inną, a jednak nie, a mają zyski, są na giełdzie, nie? No tak, zasłuchałam się, bo sama jestem matką i rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o politykę no, taką prorodzinną, no to rzeczywiście no chyba PiS miał raczej takie no... Znaczy PO więcej obiecywało, a PiS kolejno raczej no, niewiele robił, ale trudno. Ja mówię o niewykorzystanych możliwościach i o pewnym jednak odejściu od kierunku tego prospołecznego, bo to, co mówię, można by zawrzeć w jednym stwierdzeniu. Czy efektem naszych działań było zmniejszenie dysproporcji społecznych, czy skutkiem tych działań było pogłębienie? I to jest pytanie, które można z kalkulatorem sobie, są analizy robione i to jest twarde pytanie i nie można od tej prawdy uciekać. No trudno tylko zrozumieć komuś, kto nie, no, nie ma dzieci akurat. Także to mówimy o wiadomo jakiej osobie. Ale Polacy są wszyscy za dziećmi i myślę, że w tej sprawie, jak się na spokojnie rozmawia, myślę, że można by się porozumieć i dogadać, dlatego że dzieci nie są polityczne. To nasz wspólny interes. Nie wiem, czy za 30 lat będzie PiS, Platforma czy Solidarna Polska, ale jedno jest pewne, Polska będzie. I ci, co są teraz dziećmi, będą mieli 30 lat i będą mieli konkretny problem. Czy w takich sprawach nie możemy się porozumieć, nawet będąc ze sobą tak daleko? Przecież dzieci powinny nas i przyszłość społeczna łączyć. A doraźne interesy nas może polityczne dzielą, ale to jest problem naprawdę przyszłości i to biologicznej, elementarnej. To strasznie przykre, że mamy z tym taki problem. Moje tylko już ostatnie pytanie, już nie będę pana męczyła. Chodzi o to, panie pośle, jaki program w zasadzie panowie obrali, wasza trójka, bo z tego, co powiedział pan Zbigniew Ziobro, to nie daliście sobie ułożyć tego programu, ale analizowaliście każdy punkt po punkcie wspólnie, prawda? Więc jest to program przemyślany, więc na pewno są tam punkty, które no, wiecie, że dacie radę no, chociaż w jakiejś części zrealizować. Manifest programowy w tej chwili, będąc z opozycji, to my możemy poprawiać, możemy wnioskować, zachęcać, przekonywać, ale żeby coś zmieniać, rzeczywiście trzeba mieć realny wpływ. Tego realnego wpływu to ma zawsze, ten realny wpływ ma zawsze koalicja rządząca. Ale możemy zabierać głos. Nawet małe sukcesy są dużymi sukcesami dla opozycji. Natomiast kiedy przyjdzie nam, jeżeli będziemy mieli taką szansę, tak jak w polityce, że będziemy mieli realny wpływ, a więc otrzymamy poparcie, które nam pozwoli rządzić czy współrządzić, to wtedy będziemy mogli te hasła wprowadzić. Tylko że czas tu jeszcze odgrywa swoją rolę. Natomiast dajemy priorytet bardzo wyraźny na zwiększenie funkcji redystrybucyjnej państwa. Są obszary dużych zysków, dużej zamożności, dużych możliwości finansowych i są obszary, które wymagają dzisiaj wsparcia bardzo szybkiego. To właśnie rodzina, to dzieci, dzietność i najsłabsi ludzie, również starsi. Mówimy o emerytach poniżej 1000 zł osoby, poniżej progu socjalnego. Te rzeczy wymagają. Skąd pieniądze? Wskazujemy na to. Mamy odwagę jako jedyna partia powiedzieć, że należy zwiększyć opodatkowanie najwyżej zarabiających, powyżej 10 tysięcy złotych. Proszę pani, nie, bo jeżeli tak byśmy spojrzeli, zobaczmy, jesteśmy w Belgii. Proszę zobaczyć Niemcy, Irlandię, Wielką Brytanię, Austrię. Proszę zobaczyć na świecie, Stany Zjednoczone.
które mają kilka stawek podatkowych. W Polsce jest podatek liniowy. To wymaga pewnej rewizji. To, że nas znienawidzą wpływowe kręgi społeczne, bo chociaż wśród nich też jest wielu ludzi, którzy zarabiają dużo, tylko oni te pieniądze są gotowi dać, tylko że oni nie wierzą, że państwo je dobrze wykorzysta. To jeszcze inny problem. Ale trzeba o tym mówić. Nie ma się co bać. I Solidarna Polska się nie boi i nie będziemy milczeć. Będziemy o tym mówili, bo to jest temat naprawdę do poważnej dyskusji. No, większość Polaków głosowała na PO, ale wiadomo, są w tej chwili no, raczej rozczarowani polityką PO. Także myślę, że na scenie politycznej faktycznie brakuje świeżej krwi. Mamy nadzieję, że tą jakby świeżą krwią, jakkolwiek to nie brzmi, będzie właśnie Solidarna Polska i życzę naprawdę wielu sukcesów. I no, z panem polityką, znaczy myślę, że Solidarna Polska ma bardzo duże szanse i będę trzymała za to kciuki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie Malborżan, sympatyków Solidarnej Polski, ale nie tylko, i telewizów, telewizji. W ogóle się cieszę, że jest telewizja w Malborku. Zawsze o tym marzyłem, nie udało mi się jako burmistrzowi, ale obecnie jest i to chwała. Dla TV Malbork, europejska Izabela Skibicka. Czekaj jeszcze raz, cięcie ostatnie. Już? Z Brukseli dla TV Malbork, Izabela Skibicka.